Transgenderyczna kobieta pchnięta na tory metra w Nowym Jorku. Policja poszukuje podejrzanego o napaść na transgenderyczną kobietę, do której doszło w zeszły poniedziałek. Ofiara czekała na pociąg na stacji Bleecker Street około 9 rano, kiedy podszedł do niej mężczyzna i zapytał, na co się patrzy. Po chwili agresor pobiegł do kosza na śmieci, wyciągnął z niego plastikową butelkę i rzucił w 28-letnią ofiarę, po czym pchnął ją na tory i uciekł. Przechodnie pomogli transgenderycznej kobiecie wydostać się z torów przed przyjazdem kolejnego pociągu. Do ataku doszło tego samego dnia, kiedy była mistrzyni olimpijska Caitlyn Jenner pojawiła się na okładce Vanity Fair i uczciła w ten sposób odejście swojej poprzedniej osobowości Bruce'a. Ofiara napaści otrzymała pomoc w szpitalu, policja szuka sprawcy.